Cześć, cześć, witam Was cieplutko, z tej strony Agnieszka, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na jeden z moich ulubionych filmów i wiem, że też jeden z Waszych ukochanych, w którym pokażę Wam moje zdobycze z karbutów z drugiej ręki, z czaritków generalnie, aha, jeszcze kupiłam kilka rzeczy na Vinted. Robiłam porządki już takie jesienno-zimowe w mojej szafie, część z rzeczy, które nie nosiłam, sprzedałam, część z rzeczy też zaniosłam właśnie do mojego ulubionego czaritka, ale brakowało mi kilku rzeczy, które chciałam wprowadzić w tym sezonie i pomyślałam, że też będziecie chcieli zobaczyć, co właśnie w mojej szafie się pojawi na zbliżający się sezon. Chcę Wam też tym filmem udowodnić, że wcale nie trzeba wydawać miliona funtów czy złotych na to, żeby wyglądać moim zdaniem stylowo, wygodnie, żeby chodzić w ubraniach z dobrej jakości materiałów, bo wystarczy poszukać i naprawdę jestem więcej niż pewna, że Wam też się uda coś znaleźć. Okej, okay. Zacznę może od tego, co mam na sobie. Też muszę, nie mam zbyt dobrego miejsca do nagrywania strojów dnia w sumie w całości. Będę przechodziła do korytarza, gdzie jest lustro i będę Wam pokazywała się, jak wygląda mój strój. Chodźcie do korytarza. Mam na sobie zestaw, który kupiłam na Carwoocie, z którym w sumie się nie rozstaję już od dłuższego czasu. Są to dzianinowe spodnie z Zary. Do tego znalazłam całkiem przypadkiem top. Za wszystko zapłaciłam 2 funty i moim zdaniem jest to idealny strój w jasnym kolorze, co w moim przypadku nie zdarza się zbyt często, na właśnie nawet siedzenie w domu czy wyjście na kawę z koleżankami. I spodnie niestety nie mają kieszeni, to jest ich wada, ale moim zdaniem wyglądają całkiem ładnie nawet do kapci albo też butów, które były jednym z kolejnych zakupów, nad którym zastanawiałam się bardzo długo i w końcu się zdecydowałam, troszeczkę zainspirowana moją koleżanką. I mówię tutaj o butach Birkenstock, które wiem, nie wszystkim będą pasowały ten styl, ale są bardzo, bardzo wygodne. I fakt, że nie będą się nadawały na deszczową pogodę, ale moim zdaniem wyglądają całkiem spoko. Przyszedł pan liczniki spisać. W każdym razie mówiłam Wam o butach. Ja już w nich chodziłam tak, że one mają delikatne ślady noszenia. Ja mam 38 i pasują idealnie. I to jest kolor light albo faded khaki. To jest charakterystyczne, że tutaj ta sprzączka też jest w takim jakby kolorze zielonym. I właśnie moja kupela z pracy miała identyczne. I ja myślałam, że chcę beżowe. Ale ten kolor moim zdaniem jest piękny i pasuje mi do też większości ubrań i buty. Może niekoniecznie dla wszystkich, ale mi się podobają i będę w nich chodzić. Kolejna rzecz, o której chcę Wam pokazać, to coś, co kupiłam ostatnio i coś, co bardzo ładnie wygląda też w sumie z tym golfem, który mam w tym momencie na sobie. Jest to między innymi wełniana marynarka marki, czekajcie, bo tutaj troszeczkę jak pokazuję Wam, marki Jigsaw Eska. Pytałam sprzedawczynię kilka razy, ile chcę za tą kurtkę, czy jest pewna. Ona mi powiedziała funta. Funta za przepiękną marynarkę, która ma, tak jak widzicie, taką dość specyficzną fakturę i zaraz Wam pokażę, jak wygląda w lusterku. Zobaczcie, jak fajnie leży. Szkoda, że mamy światło tutaj takie słabe, bo nie widać tego, jak... Czekajcie, otworzę te drzwi, będzie lepiej trochę. Nie wiem. W każdym razie, no może troszeczkę lepiej widać ten piękny kolor faktury, kieszenie. Zobaczcie, jak ładnie wygląda też w moich ramionach. Moim zdaniem jest naprawdę fajna. Można nosić zapiętą, ma tutaj jednorzędowy system, albo rozpiętą. I tak jak mówię, nawet do tego zestawu, do golfu, do czarnych spodni będzie też bardzo ładnie wyglądała. Ten haul mogłabym też nazwać spodniowym, bo kupiłam aż 4 pary spodni. Wiem, że to dużo, ale mam zamiar korzystać z nich przez najbliższe lata. 3 z nich są z drugiej ręki, a jedne nowe, nad którymi się w sumie waham najbardziej. I zaraz Wam pokażę dlaczego. Też są w beżowym, może od nich zacznę, ok? W beżowym kolorze, pochodzą ze sklepu Marks & Spencer's. Z tym, że kiedy byłam w sklepie, mierzyłam ósemki i wyglądają całkiem ok. To są, wszystkie z nich mają bardzo podobny krój, spodnie z kieszeniami, z szeroką nagawką. Krój, który bardzo mi się podoba i którego w mojej szafie właśnie brakowało. W każdym razie, spodnie są w ładnym bardzo kolorze. Nie mam zbyt wielu ubrań w takim jasnym kolorze.
Może dlatego, że mam dzieci, albo sama jestem ślamazarą i często się brudzę, słuchajcie. Ale w każdym razie, co mnie skusiło kupienie takich spodni na sezon jesienno-zimowy, to fakt, że one są zrobione z takiego dość grubego, mięsistego materiału. Nie jest to naturalny materiał, zaraz wam powiem, co tutaj mamy. To jest wyjątek w sumie, poliester, wiskoza i elastan, czyli nie jest okej, ale domyślam się, że się nie będą gniotły. I w każdym razie, kiedy je mierzyłam w sklepie, wszystko było okej, ale przyszłam do domu i nałożyłam i mama mówi: Aga, zobacz, jak kieszenie odstają. I zaraz wam pokażę, o czym mówię. I domyślam się, że gdybym wzięła większy rozmiar, byłyby lepsze. Z tym, że nie ma ich ani na stronie, ani nie było nigdzie w sklepie. Byłam w kilku sklepach, próbowałam zmierzyć dziesiątkę i chyba jednak je oddam, ale zastanówmy się razem nad tym. Golfik, słuchajcie, będzie pasował do każdej stylizacji. W każdym razie, spodnie wyglądają w ten sposób. Są ładnie dopasowane tutaj też i tak jak mówiłam, wzięłam 8, ale mam wrażenie, że to też zauważyła moja mama i jedna z was, kiedy pokazałam je wam na Instagramie, że one niezbyt ładnie odznaczają się, te kieszenie tutaj, że je bardzo widać. I chciałam 10, ale tak jak mówię, nigdzie ich nie było. I ta 8 jest, teraz zjadłam akurat lunch dość obfity i powiem wam, że jest trochę obcisła i chyba jest za obcisła. Jeżeli chodzi o długość, to są w sam raz, to jest ta regularna długość, bo w spodniach z Marks & Spencer można dobierać właśnie długość, są krótkie, długie i normalne. Ja jestem po prostu takim zwyklakiem normalnym, normalną wysokością i one będą fajnie wyglądały zarówno do trampek, jak i do tych właśnie eleganckich bardziej butów, do loafersów. Rozcięcie też jest super, grubość materiału jest fajna, ale chyba wolałabym 10 i dlatego chyba je oddam. Kolejna para spodni to coś, co udało mi się zdobyć na Vinted. Marzyły mi się takie spodnie od już ubiegłego roku i to jest marka COS. Ja mam je w rozmiarze 36 i co jest, słuchajcie, ja nie jestem za tym, podaję wam rozmiary, bo wiem, że sami korzystacie z nich jako referencje mniej więcej, jaki rozmiar wybrać sobie, ale chcę wam powiedzieć, że w niektórych modelach spodni COS 36 byłoby na mnie za małe, a w niektórych byłyby gigantyczne. W każdym razie zaraz zobaczycie, jak ta 36 wygląda na mnie i kupiłam je między innymi ze względu na to, że to jest też mieszanka poliestru i wełny. I to nie jest wełna taka gruba, wiecie, mięsista, tak jak szalik, tylko to jest coś delikatnego. Nie wiem, czy to kamerę oddam. Materiał się pięknie błyszczy i zaraz zobaczymy, jak wygląda na mnie. Kolejna stylizacja z golfem, które zdecydowałam włożyć do spodni. One wszystkie mają wysoki stan. Zobaczcie, ta 36 idealnie na mnie leży w pasie. Mam jeszcze trochę luzu i spokojnie mogę usiąść, wiecie, zjeść, nie stresując się, że coś tutaj się będzie rozchodzić. Ma tutaj takie dwie eleganckie szlufki. Ja może pokażę wam to w tym świetle tutaj bardziej dziennym. I ja nałożyłam je do loafersów, ale one mają rozszerzoną nagawkę, z tym, że ta nagawka nie rozszerza się do końca, tylko ona delikatnie się zwęża. Eleganckie spodnie, bardzo nowoczesne i z tymi butami jest ok, ale ja bym chyba wolała też nałożyć je do na przykład albo obcasów, albo chociaż nie noszę obcasów, nie oszukujmy się, albo do trampek i mi się wydaje, że też ten efekt wtedy był całkiem spoko. W sumie nawet założę jedne teraz i zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj widzicie wersję z trampkami New Balance. Wiecie, które buty do niej by bardzo ładnie wyglądały? Samby Adidasa, OGs. To byłoby takim moim zdaniem najfajniejsze połączenie, ale bardzo mi się podoba, jak optycznie wydłużają sylwetkę, chociaż nie podkreślają jakoś super specjalnie kobiecych kształtów. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić mi na dole komentarze, czy odsprzedać, czy zostawić sobie te rzeczy. Kolejna para spodni to też COS, też 36, ale zobaczycie, jak inaczej na mnie leży w porównaniu do tego poprzedniego modelu. Z tym, że to jest szarość w jodełkę. Też się zakochałam i one, jak już tutaj, nie wiem, czy kamera to będzie w stanie pokazać, one mają kompletnie inną fakturę, taką fakturę tweedową, spodni, bym powiedziała, takich właśnie typowo jesienno-zimowych. Tamte czarne można nosić praktycznie cały rok, a te już są troszeczkę bardziej, no, takie zimowe. Tutaj talia o wiele bardziej dopasowana niż w tamtych, ale zaraz wam pokażę wszystko w lusterku. To jest typowa szeroka nagawka, tak jak widzicie, rozszerza się ku dołowi. Ładnie tutaj są dopasowane w talii, tyłek też troszeczkę inaczej wygląda, wygodne kieszenie. Z tym, że te tutaj, słuchajcie,
Ja nie mam jakoś super wrażliwej skóry na wełnę, ale mogę czuć, że mogę troszeczkę drapać, bo to już jest, tak jak mówiłam Wam, zupełnie inny, grubszy materiał. I teraz namierzam je do loafersów, ale do tych butów, albo na przykład do tych trampek, które Wam pokazywałam wcześniej, z New Balance'ów też byłoby super. I do tego na przykład granatowy golf, zmierzmy go właśnie z granatowym golfem. Kolejna zdobycz, która będzie idealnie też pasowała do tych szarych spodni, to granatowy golf z wełny merino, bardzo ciepły. Nałożyłam go na chwilę i już czuję, słuchajcie, jak mi jest gorąco, bo się w sumie do Was też ruszam. Zobaczymy, jak wygląda w zestawie. Jak te kolory pięknie razem ze sobą współgrają. No moim zdaniem też ładnie wydłuża sylwetkę, kiedy jest włożony w środek spodni. Do tego jakieś brązowe dodatki, srebrne dodatki, naszyjnik czy kolczyki, albo nawet i złoty jakiś tutaj, słuchajcie, wisior, i moim zdaniem jest pięknie. Zmieniłam też sweterek, bo przyszła kolej, by pokazać Wam ostatnią parę spodni, moja ostatnia zdobycz z marki Joseph. Kupiłam na szmatach przepiękne granatowe, wełniane spodnie, wełna z kaszmirem. No po prostu skład jest boski. Wełna, tencel, kaszmir. Rozmiar 36 i zaraz zobaczycie, jak pięknie wyglądają z tym sweterkiem. Spacki, które kupiłam w ubiegłym roku, ale wiem, że ten model jest bardzo popularny. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałam Wam jeszcze jeden z H&M-u, też 100% wełny, taki gruby, piękny, mięsisty. Jeden z moich ulubionych na takie właśnie zimowe spacery. Ten jest troszeczkę lżejszy, to jest wełna z kaszmirem z firmy The White Company, ale wiem, że wszystkie firmy w sumie teraz odzieżowe zrobiły coś podobnego, może nie z takim składem, ale z podobnym wzorem, i zostawię Wam to wszystko na dole, tak że będziecie mogli sobie zerknąć, co Wam się spodoba najbardziej. Ja jestem zakochana w tym looku, zakochana jestem w połączeniu, jak te granatowe paski w swetrze współgrają z tymi spodniami, które są po prostu idealnym kroju. Tak jak widzicie, też to jest szeroka nagawka, granatowy, rozmiar 36, jak widzicie, na mnie też leży idealnie, każdy rozmiar 36 wygląda na osobie inaczej. Przepiękne, nie odznaczają się kieszenie, możliwe, że to jest ta różnica w jakości. Szkoda, że tutaj jest takie światło ciemne. Ja Wam może pokażę tutaj z tej perspektywy, ale połączenie tych kolorów jest boskie i mam je do tych swoich teraz Birkenstocków, ale jeżeli bym chciała je nałożyć do loafersów, albo do kozaków, albo do tenisówek, i to wszystko będzie w niej wyglądało naprawdę bardzo ładnie. Bardzo się cieszę z tego zakupu, chyba jedne z moich ulubionych. Kupiłam też dwie spódnice. Jedna w przepięknym kolorze szałwiowym. Słuchajcie, jestem zadowolona z długości, ze wszystkiego. Byliśmy w sobotę u znajomych, kroiłam pizzę i spadła mi cała pizza na tą spódnicę. Próbowałam ubrać, ale wydaje mi się, że tutaj jest taka mała plama, jest, no nie wiem, widzicie to. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz, próbowałam płynem do mycia naczyń, bo to jest, widzicie, tłusta plama, ale w każdym razie zaraz Wam pokażę, jak wygląda ta spódnica na mnie. W sumie tę stylizację pokazałam Wam na moim Instagramie właśnie w sobotę, gdzie byłam w tym sweterku, tylko tutaj jeszcze zazwyczaj mam bluzkę, słuchajcie, bo dekolt jest dość głęboki. I moim zdaniem wtedy jeszcze miałam inne buty, ale zobaczcie, jak też ładnie wyglądają na taki właśnie codzienny wyjście z koleżankami, czy na przykład na zakupy, tak to było w moim przypadku. Moim zdaniem spódnica też pięknie leży. Moja akurat jest z Zary, bo szukałam spódnicy w takim kolorze. Ta nie jest naturalnego materiału, ale bardzo zależało mi na tym kolorze. I kiedy wypatrzyłam ją na Vinted, to od razu ją kupiłam. Są też, widziałam marki Arket, które kosztują troszeczkę więcej, ale bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor. Tutaj Wam pokażę, jak on wygląda w świetle i bardzo lubię. Kupiłam też coś, co, przyznam Wam, jest jednym z moich najmniej ulubionych kolorów, a mianowicie coś w brązie, i mam do tego spódnicę dzianinową. Też nie do końca jestem przekonana, czy to coś dla mnie, z tego względu, że mam wrażenie, że ona podkreśla wszelkie niedoskonałości, tutaj fałdki, wiecie, na brzuchu i po bokach. Zobaczmy, jak to wygląda. W tym świetle nic nie widać praktycznie, ale spódnica jest, tak jak mówiłam Wam, w takim czekoladowym kolorze. Bluzka jest takim brązowym, ciepłym, spódnica w chudniejszym odcieniu. I możliwe, że tutaj źle to, słuchajcie, dobrałam, bo powinnam
wybrać coś troszeczkę większego, może taki luźniejszy sweter, który będzie, załóżmy, się tutaj odcinał i nie będzie widać tych właśnie takich każdej niedoskonałości, ale dajcie mi znać, co myślicie o takiej spódnicy do grubych rajstop, do kozaków, mam takie kozaki, oficerki, wydaje mi się, że będzie właśnie fajnie wyglądała i jest bardzo wygodna, można stawiać szerokie kroki bez obawy, się rozerwie coś tutaj. Zupełnie niepotrzebnie. Na sam koniec chcę Wam pokazać coś, co jest kwintesencją chodzenia na szmaty. I udowodnić Wam, że nawet jeżeli coś jest potencjalnie delikatnie zniszczone, to wcale nie dyskwalifikuje tego, tylko próbuje sprawdzić, aby dana rzecz przywrócić jej dawną świetność. I mówię tutaj o sweterku marki Sunspell. Okay? Jest to brytyjska marka. Sweter, bluza jest ze 100% kaszmiru. Nie muszę Wam tak mówić, jak mięciutka jest. I problem polegał na tym, nie wiem, tutaj coś patrzę, coś innego jest, że tutaj, gdzieś tutaj była pokryta w farbie, którą z moim zdaniem w większym w stosunku dało mi się po prostu usunąć. Jak wstawię Wam zdjęcie tego sweta, który cały czas można kupić na stronie, ja byłam w szoku, że ktoś po pierwsze decydował się wejść w miejsce, gdzie się maluje z takim swetrem, a dwa, że nawet nie podejmował próby jego naprawy, tylko po prostu go wyrzucił. W każdym razie ja stałam się jego właścicielką i nie ukrywam, że jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo sweter jest po prostu przepiękny, jest cieplutki, jest miękki i będzie mi służył przez najbliższe lata. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, które dla mnie naprawdę dużo znaczą. I zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu. Pa, pa!